Trafiłem na fantastyczną publikację, której tytuł jest Polacy, naród od czarnej roboty. Umieścił ją pan Jacek Jonasz Łaskawiec na LinkedIn, prezes zarządu IJM, doradztwo gospodarcze. Bardzo mi się podoba i przeczytam wam go, bo tak naprawdę tytuł jest Polacy, naród od czarnej roboty, ale powinno być Polacy i niepełnosprawni, naród od czarnej roboty. My niepełnosprawności jesteśmy oczywiście częścią tego narodu, ale często się skarżycie i rzeczywiście tak jest, że nas niepełnosprawnych wykorzystuje się do takich podstawowych prac, czyli ochrona, sprzątanie, jako pracownicy fizyczni i za najniższą krajową. Już wam czytam i będę też również komentował. Lecimy. Jakość pracy, JQI, wskaźnik jakości pracy w Polsce to obecnie 27,9 punktów na 100. Dla porównania, pierwsza w rankingu Dania 80,6 punktu, druga Szwecja 82,3 punkta, trzecia jest Holandia 79,2. Jesteśmy na przedostatnim miejscu w całej Europie. Przeglądając oferty pracy na OLX, z pewnością można dla siebie znaleźć pracę magazyniera, sprzedawcy, akwizytora czy kierowcy. Na próżno szukać pracy dla etnologa, biologa czy filozofa nauk stosowanych. No cóż, nie trzeba było się uczyć, tylko od razu podjąć pracę jako kierowca tira. No to taki biedny żuczek po studiach rozpoczyna przygodę na rynku pracy. Na pracuj.pl pracy nie znajdzie. Tam szukają tylko takich, którzy przechodzą z takiego samego stanowiska na takie same stanowisko, tyle że w innej firmie. Tu pomijam część tekstu, skupiam się na najważniejszych kwestiach. W Polsce 3 miliony osób pracuje za najniższe wynagrodzenie 2800 na rękę. To jest rok 2023. To jest taki mały komentarz po podwyżce płacy minimalnej w 2024. Tych osób będzie, jak dobrze pamiętam, około 3,5 miliona. Gdzieś tak czytałem. Czyli teraz obecnie bierzemy 100 zł na rękę na dzień. Rachunki, transport, jedzenie, dach nad głową, od czasu do czasu coś do ubrania. Jakaś rozrywka i w sobotę może piwko. Mieszkając oczywiście u rodziców. W nawiasie 70% wniosków kredytowych na mieszkania jest odrzucana. Ja mam coraz więcej CV mi przesuwacie z poczwórnym odpisem na PFRON. Cały czas to róbcie. Napełniam bazę danych. Że chcecie się wreszcie wyprowadzić od rodziców. Jest to duży problem. No skąd? Jak nie masz pracy, masz tylko rentę, no to to jest nędza z biedą. Dobra. Więc tkwi taki pracownik na etacie i codziennie czuje na sobie bat swego pana. Może zmienić na inną pracę, ale my nie spodziewajmy się cudów. Pracy dla osób myślących w Polsce nie ma. Obcy kapitał poszukuje wyrobników, automatów i maszyn. Od myślenia mają swoich w Berlinie czy Rotterdamie. Awans jasne, będziesz na zawołanie przynosił w zębach mamony i po drodze wykończysz swoich kumpli z pracy. To może po 10 latach dostaniesz bat i będziesz mógł już sam poganiać innych. Samorozwój, life work balance, godna płaca, pewność zatrudnienia, dobre warunki pracy, rozwój kompetencji. Zapomnij, Polacy to nawet niewolników i wykonujemy najgorszą i dającą najmniej satysfakcji pracę w całej Unii Europejskiej. Może dlatego Polacy po prostu nie lubią swojej pracy. No, są to smutne informacje, ale żebyśmy nie czuli się tacy przygnębieni, że tylko niepełnosprawni są od czarnej roboty. I teraz mi przychodzi, słuchajcie, taki przykład do głowy. Do Poczty Polskiej Fundacja Aktywizacja wygrała przetarg na rekrutację osób niepełnosprawnych do pracy. Najczęściej była to listonosze do sortowni, najcięższa robota. I niedawno słyszałem, że na Poczcie Polskiej około 70% pracowników otrzymuje najniższe wynagrodzenie. Ja już się nie dziwię, że wzięli się za... Oczywiście Poczta Polska płaci ogromne kary na PFRON, że oni już nie mogli zasysać z rynku ludzi pełnosprawnych, więc się zwrócili po niepełnosprawnych, którzy najczęściej wezmą wszystko. Coraz mniej ludzi chce pracować za najniższą krajową. Dziękuję za uwagę.